Tytuł kursu: Podstawy organizowania i monitorowania dystrybucji. Moduł: Sporządzenie dokumentów dotyczących przepływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim i języku obcym. Temat: Dokumenty przewozowe. Zobaczmy, kto dziś będzie odpowiadał na lekcji. A może to będzie kilku uczniów? Przysłuchaj się uważnie. Pierwsze pytanie jest proste. Co nazywamy dokumentem? Czy ta zapisana przeze mnie kartka może być dokumentem? Tak. Dokument to przedmiot materialny, zazwyczaj funkcjonujący jako pisemne oświadczenie w sposób mniej lub bardziej formalny, potwierdzający lub opisujący prawdziwość jakiegoś faktu, zdarzenia czy relacji. Więc, jeśli na tej kartce napisał Pan, że na przykład oddaje lub sprzedaje komuś coś, to będzie ona dokumentem. O, ciekawa odpowiedź. A jak uważa reszta? Zgadzacie się z koleżanką? Raczej tak. Dobra, omówimy to sobie jeszcze. A kolejne pytanie dotyczy dokumentów występujących w transporcie lotniczym. Kto może coś powiedzieć na ten temat? Może Tomek? Proszę Pana, ja się dziś nie przygotowałem. I nic nie pamiętasz z ostatniej lekcji? Pamiętam, że to były dokumenty AWB. O, widzisz. A jednak coś pamiętasz. Może rozwiniesz temat. No, były tam jeszcze dokumenty HAWB i MHWB. Doskonale. Dobrze. Kto mi teraz powie, jaki list przewozowy należy przygotować, gdy mamy trzy paczki od trzech różnych dostawców, a wszystkie mają trafić do tego samego miejsca, więc mogą zostać skonsolidowane i polecieć razem? Jakich dokumentów będzie wymagała taka operacja? Spedytor, wysyłając przesyłki różnych klientów w to samo miejsce przeznaczenia, konsolidując przesyłki, przygotowuje MAWB, lotniczy list przewozowy. Wskazuje w nim siebie jako wysyłającego, a jako odbiorcę swojego partnera spedycyjnego w porcie przeznaczenia. Natomiast spedytorski lotniczy list przewozowy HAWB zawiera spis pojedynczych przesyłek skonsolidowanych dla potrzeb transportu, w którym wyszczególniona jest cena za przewóz według stawki oferowanej klientowi przez spedytora. HAWB jest listem przewozowym, na którym nadawcą jest wysyłający towar, a adresatem odbiorca towaru. Listy HAWB otrzymuje bezpośrednio partner spedycyjny w miejscu przeznaczenia i dzięki temu informuje odbiorcę przesyłki o jej przybyciu. Wynika więc z tego, że w przedstawionym przypadku powinny zostać wystawione oba dokumenty. Bardzo dobrze. Zgadzacie się z koleżanką? Tak. Raczej tak. To teraz ostatnie pytanie. Co to jest konosament? Ale o tym jeszcze nie mieliśmy. Dobrze, to sobie zanotujcie w takim razie. Konosament to podstawowy dokument przewozowy w transporcie morskim, który potwierdza przyjęcie ładunku do przewozu, uprawnia do dysponowania ładunkiem oraz stwierdza zawarcie umowy o przewóz i precyzuje jego warunki. Konosament reguluje stosunek prawny między armatorem a prawnym posiadaczem konosamentu. Wystawia go przewoźnik, jednak w praktyce najczęściej wystawia go spedytor, a przewoźnik jedynie składa pod nim podpis. Konosamenty wystawiane są w języku angielskim, ponieważ jest to dokument przenośny i zbywalny. Umożliwia wygodne operacje w handlu zagranicznym, zwłaszcza kwestie odsprzedaży i przekazywania towaru następnym nabywcom. Spójrzcie proszę teraz na tablicę. Tak wygląda konosament. O, koniec lekcji. Reszta na następnych zajęciach. Obejrzałeś fragment lekcji. Zastanów się nad odpowiedziami udzielonymi przez uczniów. Czy ty również potrafisz odpowiedzieć na te same pytania? Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.